Cześć kochani, dzisiaj coś zupełnie innego. Jesteśmy w Karwi, w parze na skarpie i będzie się działo. Pani Małgorzata, współwłaścicielka baru na Górce, chyba najlepiej zlokalizowanego baru w Polsce. Pani Małgorzato, mega fajna lokalizacja, ale oprócz tego co jeszcze? Oprócz tego co jeszcze? Doskonała muzyka, fantastyczny klimat, doskonałe regionalne piwo, fantastyczne koncerty. No właśnie, słyszymy w tle, że się chłopaki przygotowują i te koncerty macie cyklicznie, nie? Dokładnie tak. Od minionego roku staramy się organizować je cyklicznie. Od tego również sezonu jest już to co tydzień. Czy macie jakiś taki swój wybrany dzień, w którym zawsze organizujecie te koncerty? Raczej tak. Zazwyczaj są to weekendy, piątek, sobota. Czy są to koncerty biletowane? Nie, koncerty nie są biletowane. Cześć, nazywamy się White Room and Friends Breakout Classic. Zagramy dzisiaj dla Was wspaniały koncert. Chciałabym być słońcem Twego lata. Chciałabym być świtem Twego dnia. Gdy nocy chłód zawładnie światem, chciałabym Ci w dłoniach ogrzać świat. Chciałabym być cieplem Twego domu. Chciałabym Ci rzeką w ucho być. Po Władysławowie, no i chyba to jest takie jedyne miejsce, gdzie odbywają się koncerty na żywo na plaży, nie? Wydaje mi się, że tak. W okolicy, tutaj w zasięgu Jastrzębia Góra, Karwia, Władysławowo, wydaje mi się, że my jesteśmy jedynym miejscem, gdzie jest taka muzyka na żywo, gdzie klienci mogą sobie posłuchać świetnej muzyki na żywo, napić się dobrego piwa z przepięknym widokiem. Co pamiętam, to moi rodzice opowiadali o jakimś barze w Karwi, który jest w zasadzie na samej plaży. Dokładnie tak. Na tym barze, mogę powiedzieć, wychowują się już pokolenia. Znam rodziny, gdzie mówią nawet wręcz dzieci, jestem trzecim pokoleniem tego baru. Także jest to miejsce, o czymś chyba to mówi. Tradycja zobowiązuje.